Czas na sport, Tomasz Gerlach, dzień dobry. Zaczynamy od piłki nożnej i wizyty w Nowym Dworze Mazowieckim. Drugoligowy Świt zmazał plamę po inauguracyjnej wysokiej porażce 1-4 na wyjeździe z Wigrami Suwałki. Do rehabilitacji doszło w pierwszym występie biało-zielonych na własnym stadionie. Piłkarze Świtu zdobyli pierwsze punkty w nowym sezonie. Drugoligowa drużyna z Nowego Dworu Mazowieckiego wygrała przed własną publicznością z Siarką Tarnobrzeg 1-0. Po pierwszej połowie było bez goli, a najlepszą okazję stworzyli goście, niewykorzystaną przez Daniela Koczona. 7 minut po przerwie obrońcom Siarki uciekł Rafał Melon i w ten sposób, jak się później okazało, zapewnił swojemu zespołowi cenne 3 punkty. Nie oszukujmy się, dzisiaj nasza gra nieraz aż zęby zgrzytały, patrząc na to, no ale gra się tym, co jest, w takiej dyspozycji, co jest, i dlatego tym bardziej cenne, że zdobyliśmy w tym okresie ważne 3 punkty. Jednym z bohaterów meczu był Erwin Sak, bramkarz Świtu w meczu z Siarką. Spisywał się bezbłędnie. Również dzięki jego interwencjom piłkarze z Nowego Dworu Mazowieckiego mogli cieszyć się z pierwszej wygranej w sezonie.